Na terenie gminy Puck na ścieżce rowerowej nietypowa dyscyplina sportu. Co to za rajd? Proszę nam powiedzieć. Dyscyplina to są nartorolki ogólnie rzecz biorąc, a grupa nartorolki terenowe, które różnią się od zwyczajnych nartorolek tym, że mają duże pompowane koła. Mają też hamulce, pozwalają na jazdę w różnym terenie, dziury, szutry, kostka i tak dalej. Natomiast to, co się dzisiaj odbywa, to jest kolejny rajd na nartorolkach terenowych, który organizuje wraz z grupą przyjaciół z klubu Katownia z Gdańska. Poprzednie edycje były na trasie Westerplatte Hel 112 km. W zeszłym roku urządzenie, na którym ja jeżdżę, nazywa się Skike pod Skajki. I w tym roku, i w zeszłym roku impreza nazywa się Skikome na Kaszewę. W zeszłym roku z Pucka przez Krokową na Gniewino, a w tym roku z Wejherowa tą drogą przez Półwysep do Jastarni. W tym roku 70 km jedziemy. Mamy ponad 20 uczestników z całej Polski. Mamy przyjaciół na rowerach, którzy nam pomagają, ekipy w samochodach zabezpieczające. Także cały dzień spędzamy na rowerze. Proszę mi powiedzieć, jak pan ocenia przygotowane szlaki turystyczne właśnie dla turystów na terenie ziemi puckiej? Ja powiem tak, urodziłem się na placu Kaszubskim, więc mam prawo mówić, że jestem Kaszebę, słabe Kaszebę. Tak. I to jest nasza rodno-kaszewszy ziemia. I tu jest bardzo pięknie i tu jest wiele przepięknych dróg o małym natężeniu ruchu, pozwalającym jeździć na rowerach. Ścieżka Krokowa, Gnieżdżewo jest rewelacyjna. Polecamy również odcinek z Kąpina pod Wejherowem do Darżlubia przez las. Fantastyczna droga. Także jest tutaj dla ludzi, którzy jeżdżą rowerami, na rolkach, na nartorolkach. Baja!